Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś kontynuujemy nasze zmagania w Diablo 4. Jak wiemy, po ostatnim odcinku dostaliśmy błogosławieństwa od pierwotnego zła, czyli od Bala, Diablo i Mefista. Otworzył się portal i chyba musimy przez niego przejść, żeby powstrzymać Lilith, a tak naprawdę Eliasza przed przywołaniem Andariel. Moi drodzy, no dużo się dzieje. Wydaje mi się, że jesteśmy na końcówce aktu trzeciego. Zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi. O, i znowu przenieśliśmy się do wizji Sesheronu. Okej, no dobra. Znana mi jest to lokacja. Jest widmo naszego wilka. O kurcze. Znów się spotykamy. Mefisto, wiem już, kim jesteś. O, cie panie! Istotnie, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie pomóc. Śmiertelnik Eliasz chce wykorzystać potęgę najwyższych złych do własnych celów. Nikt już nie wie, gdzie jest jego miejsce, prawda? Jego knowania przywołały echa przeszłości do mojej ostoi nienawiści. Ale razem możemy sobie z tym poradzić. Kiedy już przywrócisz porządek w tym królestwie, będę mógł udzielić ci mojego błogosławieństwa. O kurczę, powiem wam, że ja nie wiem, czy chcę wchodzić tutaj w dealę z Mefistem. No grubo się to rozwija, jeśli chodzi o historię. Dobra, rozwalamy ten murek. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, drodzy widzowie, że po ostatnim odcinku wyłączyłem grę. Dzisiaj nagrywam nowy odcineczek i powiem wam, że niestety po odświeżeniu Diablo cofnęło mnie w ogóle do początku tej procedury błogosławieństwa, czyli musiałem znowu latać i wciskać nigdy te portale. Nie poddamy się najwyższym złym! Ale cóż, szybko poszło, tym razem skipnąłem to szybciutko. Dobra, otwierać mi wilki to, bo ja nie mam czasu. Dobra, odpalamy sobie tornado jeszcze. No widzicie, z tych ataków podstawowych to ja prawie nic nie biję. Dobra, musimy zgładzić groma. Chodź tu, grom. Ale duży jesteś, gromie. Trochę nam się pewnie zejdzie. Ale cóż, nigdzie się nie spieszymy. Wiedząc, że rozgrywamy wątek fabularny. Bo gdyby to były misje poboczne, to może łapałbym jakieś zabójcze tempo. A tutaj na spokojnie sobie będziemy pyrkać. Dobra, wiecie co? Ja najpierw może zgładzę tego pierwszego. Hop, a najlepiej tak, jakby się we dwóch ustawiali pod jedno to. Jezu, jaką on ma szarżę. Wilki, brać go. Dobra, jeden leży. O Jezu, jaki tam kryt chyba wsiadł. Grubo. Ale czego od nas chce władca nienawiści? Dobra robota. Masz naturalny talent. Nie spodziewałem się, że najwyższe zło będzie potrzebować pomocy śmiertelnika. Owszem, w ostatnich latach prześladował mnie pech. Zostałem uwięziony w tych kamieniach dusz, zesłany do piekła. Moja esencja się odradza, a więc i moja moc jest mocno ograniczona. Wszyscy miewamy wzloty i upadki, prawda? Zasługujesz na coś znacznie gorszego. Zaoferowałem ci jedynie pomoc, a ty odpłacasz mi nienawiścią. Może na razie skup swój gniew na Lilith. Przyjmij moje błogosławieństwo. Zniszcz ją. Ocal swój świat. O, no.
No powiem wam, że dobry tatuś, który chce zagłady własnej córki, ale chyba, że tak powiem, ma pełne portki na wieść, że Lilith wróciła i chce zniszczyć zarówno świat demonów, jak i aniołów. Zapytajmy się, kim byli ci barbarzyńcy. To ofiary mego brata Baala. Spustoszył ziemię barbarzyńców na długo przed twoimi narodzinami. Szkoda, że nie mogłem tego zobaczyć. Ale nie brałem w tym udziału. Eliasz zachwiał równowagę w świątyni najwyższych, a te cienie przeszłości należą do domeny Baala, nie mojej, ale cieszy mnie ich nienawiść. No dobra, czyli mieliśmy takie lekkie nawiązanie do Diablo 2. To co, wracamy chyba, tak? Na to by wychodziło. Ładujemy się z powrotem do środka. Dostaliśmy błogosławienie Mefista. Ja myślę, że tam jest jakiś misterny plan. Generalnie, który jest ukrywany przez naszego pana nienawiści. No ale cóż, pewnie przyjdzie nam się o tym przekonać. Nie podoba mi się trochę ten układ, że w ogóle nasze postacie angażują się w jakieś sojusze. Jedynym sojuszem, który ja akceptowałem do tej pory w rozgrywkach z Diablo, to był sojusz z Tyraelem. Bo Tyrael, jak wiemy, jedyny interesował się losem ludzi i troszczył się o nich. A reszta to wiecie, problematycznie. Dobra, jest Lorat. Co tak długo? Widziałem coś przy kapliczce. Wilka. Mefisto czasem przybiera taką postać. To nie pierwszy raz, kiedy go spotkałem. Co? I ukrywałeś to przede mną? Wszyscy mamy tajemnice, prawda, Horadrimie? Później to omówimy. Eliasz może być już w połowie rytuału. Postaraj się oczyścić umysł, zanim ruszymy dalej. Świątynia Najwyższych Złych jest tuż przed nami. No dobra, to co? A, muszę sprawdzić? Zobaczmy, jak to wygląda. Góra Civo. No, forteca niczym z Mordoru. Bardzo przyjemnie to wygląda. A teraz jak tam zejść? Musimy troszeczkę naokoło. Dobra, przejdziemy się. Zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi, bo chciałem wam zaprezentować, bo pierwszy raz będę chyba w tej lokacji. A wygląda naprawdę epicko. No i moi drodzy, jeszcze kontynuując wątek, który rozpocząłem przed tym dialogiem, zastanawia mnie, gdzie w tym wszystkim jest Tyrael. Bo jak wiemy, on kroczył drogą teraz śmiertelnika, wyrzekł się bycia archaniołem, wyrzekł się rady Angiris, ponieważ uznał ludzi i naszego bohatera z Diablo Trójki za godnych swojej tułaczki po świecie. I był bardzo ważnym bohaterem w Diablo Trójce, więc dziwi mnie jego absencja tutaj. No ale spokojnie, może jeszcze się pojawi, biorąc pod uwagę, twoja że... Twoja dłoń otworzy przejście. Biorąc pod uwagę, że pewnie aktów jest z 5-6. No zobaczymy, może się pojawi Tyrael. Bardzo bym chciał. Jedyna postać godna zaufania, jeśli chodzi o uniwersum i postaci aniołów i demonów. Dobra, moi drodzy, znajdź wraz z Loratem miejsce rytuału. Intruzi! Dobra, 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 dobra. Zaski waszej agonii powitają Andariel na tym świecie! Aj, coś czuję, że jednak będziemy się bili z tą Andariel. Dobra, chyba mamy. Słyszysz coś? Łe! Dobra, nie spodziewałem się tego. Nawet się jakoś chłop tutaj w miarę rozpuszcza. Mamy to.
Wysadził moje wilki. Tak speedrunujemy, że nawet nie zauważyłem, że Lorat za mną biegnie. Nara! Pyk, pyk, pyk. Omijamy enemy. Przyjdzie jeszcze czas na levelowanie. A teraz trzeba ruszyć swoje szanowne cztery litery. Pupęcję. Żeby znaleźć tego Eliasza. W ogóle co to za takie dziwne jakieś tutaj imię? Mogli go jakoś nazwać. Typu Ratma. Nie żebym miał coś do Eliaszów, ale jakiś bardziej demoniczny bym oczekiwał tutaj. Ale spoko, też się nada. Moi drodzy, jakie te korytarze są długie. Gdybym ja chciał to wszystko mordować na odcinkach, to to by trwało 3000 lat. Na szczęście nie robimy tego. Mam nadzieję, że nie macie mi... Co to tam jest? To jest ten rytuał, chyba i ten gościu taki. Dobra, ładujemy się na dół. Spóźniliśmy się. Rytuał już trwa. Sam zajmę się Eliaszem. Pozostań w ukryciu. No dobra, to jest grubo. Jedziemy na króla. Brawl, tyran. Dobra, zobaczymy czy się rozpuści. Czyli co, nie udało się przywołać tej Andariel? Na to by wychodziło. Gościu tutaj szlachtuje moje wilki. Niedobrze dla nas. Unikamy ataków AOE. Ale co za scena w ogóle. Tam Eliasz co zamieszał chochlą. Dobra, udało się. Dobra, i jedziemy z tornadami. Największy DPS teraz. I kolejne, hop. I kolejne, hop. Nie ma zmiły, hop. Rozrzucimy ich troszeczkę. Ue. Dobra, nie uniknąłem stuna, ale bywa. A ja się bałem, że to będzie krótki odcinek. Hop, giń. Niestraszne mi twe stuny. Jest drugi pasek. Stuna mu waliliśmy. Hop. Jest drugi wilk. Powiem wam tak, nie wiem czy to jest kwestia po prostu tego trzeciego poziomu, na którym gramy, ale to skalowanie nie jest jakieś dramatyczne. Łe, dobra. Troszeczkę tutaj enemy się na nas rzuciło. Skupiamy się na naszym głównym enemy.
Tornado. Hop, huragan znaczy, przepraszam, bo to nie tornado. No tutaj już troszeczkę musieliśmy użyć potek. Chłop zaczął nam skakać w niekontrolowany sposób po ekranie, ale spoko, no. Jest zacny. Najważniejsze, że na razie nic nas nie one-shotuje. Dobra, odpalamy, jedziemy. Trzeba się wyzbyć tego plugastwa całego dookoła. Hop. Ale wszystkie tornada, póki możemy, to ładujemy w niego jako nasz główny nośnik DPS-u. Dobra, i wilki, kończcie z nim. Co? Nie zwanshotowały go? Mamy buławę. Zobaczmy sobie jeszcze, zanim pójdziemy dalej, miejsce tego... Jak to nazwać? Przywołania? Tego rytuału? O, to jest chyba dobre, ale nic specjalnego. A w ogóle ta pani, która była, leżała na tym stole, nawet bym powiedział, że przyjemna. Dobra, gdzie my mamy się teraz udać? Porozmawiaj z tajemniczą kobietą. To pewnie tutaj musimy przejść przez te drzwi, no bo tutaj nikogo nie ma. Chyba na to by wychodziło. Ładujemy się do środka. Jest i tajemnicza kobieta o imieniu... Nieznanym jeszcze. Tam chyba było, ale... Co? Co się stało? Czuję, jakby... pełzały po mnie płomienie. Naznaczono cię tatuażem. To był rytuał. Ja... coś słyszę. Jakiś głos w mojej głowie. To Andariel. Ustanowiono między wami połączenie. Jak cię zwą? Ta... Taisa. Kim jesteś? Mówią mi Lorat. Jestem Horadrimem. Horadrim? Tak jak... Eliasz. Jeśli tak powiedział, to kłamał. Przybyłem go zabić. Myślałem, że to zrobiłem, ale nagle zniknął. Jeśli przeżył, uciekł do swojej kryjówki. Kryjówki? Ma pałac. Gdzieś na pustyni we wschodnim Kedżestanie. Więcej nie wiem. Powinniśmy udać się do Tarsaraku. Tamtejsi dobrze znają pustynię Kedżistanu. Może ktoś słyszał o tym pałacu? Pozwólcie mi do was dołączyć. Nie wiem, czy w tym stanie zdołam wam pomóc, ale... zawdzięczam wam życie. Nic nie jesteś nam winna. Ale możesz z nami podróżować. Ty też zasługujesz na zemstę. No dobrze, moi drodzy, aż złapaliśmy lekkiego laga. Wilki mi tutaj się zatrzymały w miejscu. Ukończenie zadania. Spotkaj się z Loratem i Taisą w Tarsaraku. Przepraszam, że tak literuję, ale... Dobra, moi drodzy, to co? Polecimy tam może razem, bo to jest chyba, zobaczmy, akt trzeci, tak? Ale to jest kolejna kraina i to już z tego, co widzę... To już jest, tak, kolejna kraina, bo to jest Kedżistan. Dobra, lecimy sobie tutaj od razu do punktu docelowego. Przejdziemy się tam z buta i zobaczymy, co tam na nas czeka. Jak zapewne wiecie, ja jeszcze w tej krainie nie byłem, więc jestem ciekawy, jakiego rodzaju będzie to kraina. Co by tutaj mogło być? Pustynia była, takie mokradła były, to może jakieś lasy tropikalne? Ciężko by powiedzieć. Może jakieś równiny, chociaż równiny były w akcie drugim, razem z tymi mokradłami. No zobaczymy, przyjdzie nam to sprawdzić. A tymczasem lecimy, bo jak wiemy, Eliasz nie został zabity. Więc moi drodzy, ja sobie tylko pozwolę to zaznaczyć. I wspólnie przebędziemy tą podróż. I zobaczymy, jak prezentuje się kolejna kraina. Czyli co, tam będziemy kończyć akt
trzeci w czwartej krainie. Dziwne to jest. Myślałem, że cała fabuła rozegra się na tym pustkowiu. No i oczywiście standardowo możemy spodziewać się ostrych lagów. Bo zawsze jak wczytują się nowe obszary mapy, wy tego nie doświadczacie, bo ja to robię poza kamerą. Ale zawsze się to wiąże z ostrymi ścinami. A my staramy się unikać tych wszystkich pająków. I cóż, kolejny obszar, w którym trzeba będzie zbierać ołtarze Lilith. No nie, zostawcie mnie w spokoju. Dobra, trzeba to trochę wyczyścić. O. Nie lubimy stunów. Chyba w sumie to enemy... Oj, kolejne muszki. No właśnie, zobaczcie, jaki slow mi wjeżdża. Gdzie jest mój koń? Ja chcę mojego konia. Czyli co, to już taka totalna pustynia, widzę. Sahara. Tak, bo już jesteśmy na tym obszarze. Tak, jesteśmy, dobra. Oaza wspomnień. Przypomina to trochę akt drugi z Diablo 3. Ta kraina. Ale powiem wam, że generalnie kojarzę gdzieś ten Kedżistan. Gdzieś to było, gdzieś to się przebijało. Nie pamiętam dokładnie skąd. Odblokujemy sobie portal szybkiej podróży. Tarsarak. No dobra. I zobaczmy, co ma nam do powiedzenia Lorat. Tylko plotki. Miejscowi opowiadają o czarnoksiężniku mieszkającym w wielkim pałacu za wieczną burzą piaskową. Jeden z tych nomadów mógłby pomóc nam w drodze. Znają ten teren lepiej niż... Taiso? Andariel... Słyszę ją... To nie wróży nic dobrego. Muszę się na czymś skupić, by wytłumić jej głos. Znajdź przewodnika. Spróbuję pomóc Taisie oczyścić umysł. Dobra. Pogadamy sobie tutaj z miejscowymi. Ha! Nie ma szans! Nawet za całe złoto Kaldeum! Właśnie, to jest Kaldeum. Czyli dobrze mówię, akt drugi, Diablo 3. Jeśli jestem w błędzie, to mnie wyprowadźcie, drodzy widzowie, proszę was. Oszalałeś? W samym sercu tej burzy mieszka czarodziej. Zedrze z ciebie skórę! Nikt nie będzie na tyle głupi, by przyjąć to zlecenie. Lepiej odpuść, a dłużej pożyjesz. Chwila. A może starzec? Ten bezmyślny głupiec zaprowadzi was najwyżej do grobu. No ale spróbować nie zabronimy. Przebywa pośród kłębów białego dymu spowijających brzeg rzeki. Bądźcie ostrożni, to niebezpieczne miejsce. Dobra, to idziemy teraz do naszego Lorata. Znalazłem miejsce, gdzie może skupić się na tłumieniu obecności Andariel. Czy to na pewno bezpieczne? Bezpieczniejsze niż błąkanie się po pustyni, szczególnie bez zaufanego przewodnika. No dobra, moi drodzy, i mamy kolejną lokację. Słuchajcie, ale już naszego przewodnika do twierdzy Eliasza będziemy szukać w następnym odcinku, bo to by było tyle na dzisiaj. Powstrzymaliśmy rytuał przywołania Andariel. Mam nadzieję, że wam się podobało. No ten akt trzeci naprawdę dość długo się ciągnie, ale fajnie. Ta historia, naprawdę wkręcam się w nią. Mam nadzieję, że wy również. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku, który już jutro. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Yo!